Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, dzisiaj nie mamy słoneczka jeszcze. Dopiero 9 rano. A ja tu robię kabelki. To będą kabelki do separacji akumulatorów. Czyli zestaw kabli separatora 2 metry 35 mm kwadrat. Tu już końcówki zaciśnięte. Teraz mam tu termokurtki. Trzeba ich zgrzać, bo wczoraj, jak jeszcze był czas, podłączyliśmy jeszcze 3 akumulatory, żeby zwiększyć napięcia. Nie wiem czemu, ale mryga panel, ale wszystko działa. Ale tu jest instrukcja. I tu jest napisany zakres napięcia paneli od 120 V. A na panelach mamy troszeczkę powyżej 60. Tu już Martin przyjechał do pracy. Na sportowo. Jak? Wyładowało akumulatory czy nie? Nie. Ja dzisiaj rano jeszcze włączałem opalarkę. Zaraz to przetestujemy. No zobacz, ile tam jest napięcie. No było 50 i... No, trochę wyładowało, 49,7. A było ile? 52. 52. Ale dużo nie wyładowało. Dużo nie, ale... Pamiętasz ten falonik, co był gdzieś tam na początku u nas? Ten, co na ścianie tam wisiał? No. To przez noc całkiem akumulator wyładował. Pamiętasz? No, ten nie, i zobacz, no. Napięcie jest. Dobra, i teraz powinien regulator nam podwyższyć. Wzrośnie zapotrzebowanie na prąd. Widzisz? 2 ampery. Ile to mówi? 2,5 ampery. Tam mocniej. 3,5, prawie 4. Tak się rośnie, widzisz? A zobaczymy, czy jest w stanie utrzymać nasze napięcie na akumulatorze. Trzymaj, Mieszko. Zobaczymy, poczekaj. No trzyma. Czyli można powiedzieć, że z akumulatorów nie pobiera. Czyli falownik normalny wytwarza, jest wydolny na tych 4 ampery. Tak, i wytwarza nam 1600 watów, a jego moc jest 2000 watów. Czyli przy niedużym słońcu. Ale można powiedzieć, że słońca w ogóle nie ma, bo ja się tam no, nie wiem. No pochmurno jest, mówię. No ale tam cień jest na dach. No z baterii nie bierze. Napięcia nie leci. Nie bierze, nie bierze, teraz nie. No. Czyli przy takiej pogodzie tak, panel coś daje i ten coś tak przetwarza. Tylko musimy sprawdzić. Tak, my tak samo tu możemy ampery zobaczyć, nie? Ile pobiera urządzenie, zobacz. No. Prawie 7. 230 V. Jest super. A ile kosztuje taki zestaw? Lepiej tego nie pytać. Nie, to nie drogo to kosztuje. Ile z panela wychodzi? Tu żebyśmy sobie opcje przestawili. O! O ja, to jest bateria. Napięcie baterii. Teraz już tam. No i tak się. Co tam dało się z tego udało? Czy działać? Trzeba moc, czy nie? Nie, no jest dalej. Zobaczymy, ale teraz siedzi tam. Ja ci zaraz pokażę, jak jest dla pasy. Ja trafię na ten ruch, bo nie miałem tego. Nagrałem to, co chciałem. Jak rozłączysz, to powiedz. No Mieszko, tam dla Mieszka daliśmy zadanie, żeby rozłączył nam, żeby wyłączył po prostu inwerter i wyłączył ten rozłącznik. Bo zaraz będziemy plusa odpinać
to musi tam wszystko być wyłączone. Zobaczcie, ten panel 370. Tu jest chudszy od tej 400. I na ten panel trzeba inne mocowanie. Bo na panel 400 wystarczy tego, a na 370 to już musi być regulowany. Żeby go docisnąć. Jeszcze trzeba. No maksa w dół. No. O. Teraz będzie dobrze. I zaraz go dokręcimy. I tu jednego bloczka przełożymy i będzie dobrze. No i to okazało się, że tych dwóch paneli jest za mało. Tych 400. Dołożyliśmy jeszcze dwa panele od Selfie 370 W, żeby powiększyć nasze napięcia. I to zaraz idziemy tam do konwertera. Zobaczymy, co tam się dzieje. Czyli widzisz, minimalnie 4 panele musi być. Żeby było powyżej 120 V. Patrz, ładuje akumulatory. Zobacz jak. Zobacz jak elegancko. I ile mamy nastawione? Na 54 i coś. No, no patrz, ładowanie? Ładuje, waduś. Ładowanie nastawione na 56. 54 i 6 chyba. O. Już chyba sprawdzimy. Tak. Już jedziemy z koksem. No, mamy już 52 i coś. No i dobra. Tu mamy 10 amper. Tu jest 9. No to minimalnie. Tu jest 9. W zależności trzyma. Ale zobacz, już pokazuję, że akumulator naładowany tak szybko. Co ty tu, Martynku, już umyślił? Na sam koniec tego filmiku pingujemy. Jest zima, zobaczymy jak na długo nam starczy prądu. Świknęliśmy ten, farelkę u Roberta. Świknęliśmy, da? No, bo Roberta wysłaliśmy tam do Warszawy gdzieś. A my mu na targi, jak go tam nie ma, to tu urządzujemy. Zobacz, już na chodzi. Na pełną moc dałeś? Już tu rządzimy. Na pełną moc grzania. To na dwójkę. To na dwójkę. A to co ty? O, już jest. To jest jakiś brak chyba czegoś, no? Błąd 07. Przegrzanie. Tak? Za mocno na dwójkę. Na jedynkę. Czyli regulator nasz, jakbyśmy byli podpięci pod sieć, w tym momencie, kiedy jest przeciążenie, by pobierał z sieci. No. Jak ten błąd zapalił się. Ale widzisz, jak błąd zapali się, to wtedy ciągnie mocno z akumulatorów. No ale patrz jak nam grzeje. Fajnie, zostawiamy. Zobaczymy, co się stanie z akumulatorami tylko. To daj na razie tu troszeczkę zmniejszę. Nie wiem, tak na połowę. Ale to temperaturę zmniejszyłeś, to ograniczyłeś moc. To czekaj. Czy chcesz na maksa walnąć? No chcę, mnie grzeje. Poczekaj. No to masz. Zobaczymy, na maksa. Ile obciąża? No dużo obciąża akumulator. Ładuje dużo i ciągnie. Zaraz godzinę mamy czas 40, czyli 13.40. Nie wiem czemu, ale mocno spadły te waty, nie? Mamy tylko 150 maksymalnie. Napięcie mamy dobre. Bo na początku te waty były prawie 600. Teraz mamy zaledwo 160. Idziemy na dach, zobaczymy co tam się dzieje. To zobaczcie, mamy ten problem, że zaraz z tej strony stanę. Czyli można powiedzieć, że ten jeden panel już odszedł i w prawie połowa tamtego drugiego panela. Dlatego, że tu mamy drzewo i jest cień. Czyli słoneczko nie świeci na ten panel. Połowa panela tego też nie pracuje. Pracują, można tylko powiedzieć, że 2,5 panela. A tych 1,5 to po prostu dają nam ten prąd. Tych 130 V. 120 parę. Czyli jeszcze za godzinkę słoneczko jeszcze dalej pójdzie. To zakryje całkiem 2 panela. Wtedy stracimy my tą moc. I wtedy
Po prostu prąd będzie ciągnęło z akumulatorów. Dobrze, idziemy teraz tam do falownika, zobaczymy, jakie parametry tam mamy. Czyli przy montażu paneli słonecznych warto zadbać o to, żeby panele słoneczne stały w dobrym miejscu, czyli na słoneczku, żeby nic nie robiło cień. Chodź, Martin, tu zobacz. Zobacz, ile spadło. Widzisz? Wiesz dlaczego? Dlatego, że słoneczko weszło za drzewo, już nie świeci na dwa panele. Napięcia mamy, a tego, te waty spadły mocno. No. Cień mamy. No. Sprawdzałeś cień? Byłem tam, no. No to z niczoma sprawna. Czterech paneli, nawet jednego nie ma sprawności, nie? No. Tak to jest. I teraz baterię nam mocno obciąża. Ale nasz ten działa, nie? Działa, bo mamy naładowane akumulatory. A co, no dzisiaj wam życzymy dużo zdrówka, życzymy wszystkiego dobrego. Jak widzicie, tu mamy garaż duży, ponad 30 metrów kwadratowych i wysokość do sufitu chyba jakieś 3 metry będzie. Ale taka foreleczka to spokojnie ogrzeje jakich 15 metrów kwadratnych z wysokością do sufitu jakich 2,70, 2,80 bez problemu. Co, wszystkiego wam najlepszego. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie swoje komentarze. Pa!